koordynatory, w każdej z grup będą koordynatorzy, my tutaj w centrum będziemy jakby całość koordynować i no, rozchodzimy się po terenie, każdy będzie miał swój cel, każdy będzie przeszukiwał swój teren. Któryś kierunek jest taki najbardziej prawdopodobny, czy taki, do którego przykładacie największą wagę? Będziemy się skupiać zarówno na terenie Cytadeli, jak i na terenie Warty. Będziemy patrzeć również w lustrowody. Te tereny są bardzo prawdopodobne. Naprawdę duża akcja, włączyły się w to dużo osób prywatnych, jak i strażacy, również Polski Czerwony Krzyż będzie. Także no jest to bardzo duża akcja, zorganizowana przede wszystkim. Włączyły się też firmy, które wspomogły jedzeniem ciepłym, zimnym, napojami. Także dziękujemy im bardzo za to. I ruszamy za chwilę w teren. Zbierają się jeszcze ludzie o godzinie 9. Będziemy startować, będziemy ludzi dzielić na grupy i wychodzimy na wyznaczone sektory. Dziękuję bardzo. Proszę włączyć tę aplikację, później będziemy sprawdzać, jak tam poszczególne sektory były sprawdzone i ewentualnie, jeśli będą mieć jakieś puste miejsca opuszczone ze względu na wasze bezpieczeństwo, będziemy to poprowadzić i zrobić. Przyjechaliśmy tutaj konkretnie z miejscowości Sztutkowice, skąd pochodzi Michał Rosiak. Przyjechali nie tylko strażacy Sztutkowic, ale z całej gminy Turek. Jesteśmy pełni nadziei, że odnajdziemy naszego mieszkańca. Miejmy nadzieję, że żywego. Z taką nadzieją idziemy jego szukać. Przyjechaliśmy po prostu, żeby wspomóc rodzinę, pomóc jej, żeby po prostu odnaleźć kolegę.